Chcielibyśmy rozpocząć za kilka chwil obrzędy dożynkowe. Tym razem nie przygotowywane przez artystów z wielkich, wielkopolskich scen, a tych najmłodszych z naszej gminy. Oni do tego ceremoniału przygotowali się z ogromnym trudem i wysiłkiem od pewnie kilku, kilkunastu tygodni. Jak wypadną dzisiaj? My znamy, myślę, odpowiedź na to pytanie. Wypadną znakomicie. Szanowni Państwo, proszę o rozpoczęcie obrzędu chleba. Zapachniało świeżym chlebem, najwspanialszym darem lata, najpiękniejszą wonią kwiata. Poszły na polu kombajny, zapach siewny i urodzajny. Powiążą schopy powrósłe, zapach żyzne i tłuste. Ustawią z rodynką ciasto, zapach zboża i chwastu. Wmócą na mockarniach, zapach słomy i ziarna. Przemielą młyny przez pytle, zapachy pszenne i żytnie. I znajdziemy w bułkach i chlebach zapach ziemi, wiatru i nieba. A wszystko zawsze zaczyna się wiosną, gdy słonko mocno grzeje. Ziemia jest zaorana, rolnik przychodzi na pole i rozrzuca nasionka. Nasionka spadają na ziemię, deszczyk pada, słonko grzeje, nadchodzi lato. W górę wysoko rosną kłosy zbóż. Zboże zielenią się i żółkną, kołysie je letni wiatr. Przychodzi rolnik na pole i ścina zboża. Kiedy młyn pracuje, młynarz cały biały, jelenia pilnuje. Młynarzu, młynarzu, czy zmieliłeś ziarna, czy wystarczy mąki? W młynie ziarno miele są, z niego mąki pełne worki mam. Z białej mąki będzie chleb, w młynie ziarno miele sam, piekarzowi mąkę dam. Zwiędła już leszczyna, liść na stawie świeci. Jedzie wóz do młyna, jeden, drugi, trzeci. A młyn jeden
wynosimy za ten chleb chrupiący, pachnący polem. Wypieczony z świeżej białej mąki, połamiemy go w kawałki. Posypiemy solą, niech to będzie nasz opłatek i zawita w każdym domu. Niech przyniesie wszystkim dostatek. Boży owoc pracy naszych dłoni, ten chleb to jak ciężki trud, w który wkładamy codzienne sprawy, za który potem czerpiemy moc. Za chleb powszedni, świeży, miękki, składamy dziś pokorne dzięki. Że będziemy razem tutaj z przewodniczącym dzielili wszystkich sprawiedliwie i aby dla wszystkich w naszej gminie starczyło. Teraz nastąpi uroczyste przekazanie chleba. Starostina pani Marta Głowacka i starosta pan Filip Grochowski przekazują wohen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów dla gospodarzy gminy. Chleb przyjmuje burmistrz gminy Wyżysk pan Marcin Piszczek oraz przewodniczący Rady Miejskiej pan Piotr Kuna. Thank you.
Tak, teraz nastąpi moment dzielenia się chlebem, drodzy Państwo, to także nieodzowny element każdych dożynkowych uroczystości. Bardzo prosimy. Orkiestra oczywiście, orkiestra z Osieka nad Otocią, naszych wyjątkowych artystów, prawdziwą muzyczną w Izbówkę Gminy. Prosimy o tę część koncertową w tym czasie, rzecz jasna.